Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś mamy 14 czerwca i już dostępna jest 14 czerwona infografika prowadząca do kursu Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu CCSIF, czyli Corporate Security Intelligence. Nie przegap, jest dostępna na Facebooku, na Instagramie i na LinkedIn. Motywem przewodnim tej infografiki dzisiejszej, cudownej, wspaniałej, jest takie mikro zagadnienie jak socjotechnika, socjotechniki. Dzisiaj sobie o nich porozmawiamy. To będą takie, jak zwykle, mikro rozważania. Na początek pierwsza taka ważna uwaga. W żadnym wypadku nie łudź się, że jesteś odporny na socjotechnikę. Nie ma ludzi odpornych na socjotechnikę. Nie ma. Owszem, może się zdarzyć, że w danych okolicznościach, w danym momencie ktoś nie podda się działaniom socjotechnicznym. To oczywiście jest możliwe. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeśli ktoś zna metody socjotechniczne i zna metody ich przeciwdziałania im. Ale to wcale nie oznacza, że jest się odpornym na socjotechnikę, ponieważ wystarczy zmienić okoliczności. Jak to mówią, stracimy czujność i już zostaniemy urobieni, wrobieni. I to się może wiązać ze stratą finansową. No, w końcu oszustwa to są chyba najbardziej popularne przestępstwa, jakie istnieją. Teraz tak, jeśli chodzi o metody socjotechniczne, w ogóle o to, czym socjotechnika jest. Kiedy ja studiowałem na nauki polityczne, to przez rok wałkowaliśmy socjotechnikę. Chyba rok. Może pół, nie pamiętam. W każdym bądź razie socjotechnika wówczas nie była tym, czym, czym dziś uważa się, że socjotechnika jest. Wówczas socjotechnikę za socjotechnikę uważano inżynierię społeczną, czyli takie metody, które służą zmianie postaw, zmianie zachowań społecznych, społeczeństwa. Chodziło o zmianę rzeczywistości społecznej. Dziś cel niby ten sam, ale pod mianem socjotechniki rozumie się cały zestaw metod i technik jednostkowych, działających na jednostkę. Czyli, to znaczy, to nie wyklucza oczywiście działania na całą grupę. W żadnym wypadku to nie wyklucza. Ale chodzi o urobienie tej właśnie jednostki. Poza tym za socjotechnikę uważa się obecnie szereg takich technik, szereg takich metod, które pochodzą z innych działów takiej wiedzy praktycznej, ale one są wrzucone już do tego worka socjotechniki. Ja tam nie uważam, że należy z tym walczyć, bo dziś, kiedy się mówi o socjotechnice, wiadomo, że chodzi o po prostu urabianie klienta. No i na tym bym chyba zakończył wszelkiego rodzaju nasze dywagacje na temat naukowych metod socjotechnicznych. Przejdziemy do zupełnie praktycznych. Skoro nie ma ludzi odpornych na socjotechnikę, ale są odporni w danych okolicznościach i wobec danych technik, to należy pamiętać, że jeżeli ktoś ma wobec nas bardzo złe zamiary, to poza socjotechnikami istnieje cała gama takich, eufemistycznie powiem, nieetycznych działań, zachowań, jak chociażby szantaż, stosowanie środków farmakologicznych, tortury, albo słońce, które właśnie świeci bardzo mocno, ponieważ jest świt, i słoneczko wstaje. Jest przepięknie, będzie bardzo ciepło. Sama socjotechnika, sama z siebie nie jest ani dobra, ani zła, nie jest ani po ciemnej, ani po jasnej stronie mocy. To zależy od socjotechnika, od manipulatora, od osoby, która stosuje konkretne techniki. Chodzi o to nawet nie o to, jak stosuje, tylko o to, jaki jest cel stosowania tychże metod, a także jakie ma motywacje ta osoba. Wówczas te efekty mogą być dobre,
lub złe, prowadzić do dobra, zła, jeśli chcemy bawić się w takie kategoryzowanie. Natomiast socjotechnika obejmuje szereg takich działań, które rozpoczynają się od znalezienia ofiary. To mówmy o ofiarze, choć chodzi tutaj, prawda, o wpływy. Więc chodzi o znalezienie tej ofiary, o dokonanie researchu jej dotyczącego, żeby wiedzieć, jak z tą osobą należy grać, jak na nią wpłynąć. Następnie dochodzi do tego umiejętność wchodzenia w jakąś rolę, bo socjotechnik musi w jakąś rolę wejść, zastosowania wobec tej osoby jakichś technik konkretnych. One mogą być jednorazowe, mogą być długofalowe nawet. A później wyjście z roli socjotechnika. Przy czym wchodzenie i wychodzenie odbywa się nie na samym początku całej akcji, tylko to się odbywa za każdym razem przed wejściem w kontakt z, nazwijmy to, ofiarą. Techniki, bo są odrębne techniki w ogóle na urabianie, na przygotowywanie gruntu do tego, żeby tę technikę zastosować. Te techniki to są tak zwana preswazja, w przeciwieństwie do późniejszych technik, które można określić mianem perswazji, ale w rzeczywistości chodzi bardziej o wpływ, o manipulację. Wpływ rozumiany jako manipulację osoby. Cóż jeszcze? O metodach przeciwdziałania również mówiłem. Są to, jeżeli znamy socjotechnikę, to metody przeciwdziałania są równie skuteczne jak same metody działania socjotechniki. Należy po prostu rozpoznawać sytuacje i metody, które są wobec nas stosowane, a są stosowane nagminnie. Często metody socjotechniczne są również stosowane w różnego rodzaju reklamach, bądź nawet działaniach reklamowych. Zaraz się zresztą o tym przekonasz, ponieważ socjotechnika, szczególnie ten rdzeń socjotechniki, tak? Ponieważ, jeszcze powiem Ci tak, jeśli chodzi o socjotechnikę, to w ten worek, który tak nazywamy socjotechniką, wchodzą różnego rodzaju działania, jak wykrywanie kłamstw, czytanie mikroekspresji, tu sobie wypisałem, może jeszcze znajdę, już mówiłem, research, preswazja, czyli urabianie, przygotowywanie gruntu. To są rzeczy, potężne działy wiedzy, które są odrębne, a jednocześnie jakoś tak świetnie współdziałają z technikami, metodami socjotechnicznymi i dzisiaj traktujemy to jako jedno. Jeśli chodzi o zasady, to cała socjotechnika opiera się na 7 zasadach. Co prawda był taki naukowiec, który dla celów praktycznych, właśnie reklamy, urabiania klienta, czyli tutaj mówimy o rzeczach związanych zupełnie z biznesem, takich etycznych, ale mówimy o wynikach działań, tak, i motywacjach. Doktor, no i teraz nie wiem, jak go wymawiać, ponieważ jedni ludzie mówią doktor Cialdini, inni mówią doktor Cialdini. Jak zwał, tak zwał. Niemniej jednak on w swoich badaniach wyodrębnił, często podają ludzie 6 zasad socjotechniki. Nic z tego. Doktor Cialdini wyodrębnił 7 zasad. 7 zasad. Jedna z tych zasad, powiem ją jako ostatnia, on ją nazywa nie jako zasadę, tylko jako technikę klik wrrr, tak? Polega to na tym, siaczek na spacerku, polega to na tym, że dobra, to jest metoda wartości, zasada wartości i opowiem o niej na samym końcu. Czyli takich podstawowych zasad socjotechniki jest 7 i o nich w tej chwili. Jeśli chodzi o te zasady, to muszę sobie rzucić okiem, bo trochę wybiłem się z rytmu. Pani stanęła z pieskiem i nie wiedziałem iść prosto, skręcać, a pani była przerażona, że ktokolwiek jest. Przypuszczam, że jest to
taka osoba, która no ledwo co wyszła z hibernacji, czyli z lockdownu. Mamy tutaj takie osoby, które przez półtora roku nie wychodziły z domu i teraz się po prostu zachowują jak friki totalne. Dobra, 7 zasad socjotechniki. Pierwsza taka zasada to zasada wzajemności. Jest to zasada, którą możemy określić zasadą Don Corleone. Ja tobie, ty mnie. Albo to, co stosowano da ut des, dam, abyś mi dał. To znamy ze starożytności, czy może, w każdym razie na pewno stosowali to krzyżacy, jakoś tak mi to w głowie ostało się. Chodzi o to, że mamy wewnętrzną potrzebę spłacania długów. A nie chodzi o długi pieniężne. Chodzi o to, że jeżeli ktoś zrobi nam przysługę, udzieli nam pomocy, to jakoś tak automatycznie reagujemy, że również udzielimy pomocy w potrzebie tej osobie, która nam pomogła wcześniej. To jest zasada wzajemności i na niej bazuje cała machina propagandowa w książkach właśnie dotyczących Cosa Nostry w Ameryce. Mario Puzo pisał o tym i Don Corleone jest świetny. Pamiętam taki dialog, kiedy odbywa się ślub córki Dona Corleone, przychodzi tam jakiś były przyjaciel, może nawet nie przyjaciel, tylko znajomy, który przez całe lata wstydził się i nie chciał mieć nic do czynienia z mafiozami włoskimi w Ameryce, bo okazało się, że zawiódł go cały system wymiaru sprawiedliwości. Jego córce stała się krzywda, a chłopcy, którzy krzywdy dokonali, ponieważ pochodzili z wyższej klasy białej, to też uszło im to zupełnie płazem. A skoro uszło zupełnie płazem, no to on poczuł się bardzo, bardzo dotknięty tą niesprawiedliwością. Udał się do Dona Corleone. Rozmowa wyglądała tak, że Don Corleone mówi: czemu ty mnie tak traktujesz? Czemu nie chcesz, żebym ja był twoim przyjacielem? Przecież gdy ja nie za pieniądze nie robię nic, my nie zabijamy. Ja wiem tylko jedno, gdybyś był moim przyjacielem, wówczas nikt ciebie by nie ruszał, bo po prostu by się ciebie bali. No, koniec końców urabia gościa bardzo prosto, że gość mówi: Don Corleone, błagam, zostań moim przyjacielem, za wszystko przepraszam. A Don Corleone: dobrze, zajmę się twoją sprawą i pamiętaj, że ona jest za darmo, zupełnie nic za nią nie płacisz, ponieważ jest to tylko i wyłącznie z okazji ślubu mojej córki, choć może nastąpić taki dzień, że i ja cię poproszę o przysługę i liczę na to, że jako przyjaciel mi jej nie odmówisz. No to jest właśnie zasada wzajemności. Genialne, nie? Genialne. Bardzo lubię w ten sposób jasno przedstawiane w literaturze, w filmach kwestie. Kolejną taką zasadą jest zasada konsekwencji, czyli chodzi o wyzwalanie w ludziach, w konkretnej osobie, sztucznego zaangażowania lub też przekonania, że takie zaangażowanie nastąpiło. Kiedy uda się wmówić to zaangażowanie lub zupełnie sztucznie wykreować, że ktoś jest do czegoś przekonany, wówczas zadziała zasada konsekwencji. Dlaczego? Dlatego, że my ludzie uwielbiamy być konsekwentni. My uwielbiamy. To powoduje komfort psychiczny dla nas, że jeśli mówimy A, to potem mówimy B, C. I na tym opiera się, na tej zasadzie opiera się cała nasza demokracja, całe nasze wybieranie bądź niewybieranie różnego rodzaju mniej lub bardziej skutecznych polityków. Przepraszam, włączył mi się budzik, a jest, o, już, mniej lub bardziej skutecznych polityków. Zasada trzecia to zasada lubienia bądź sympatii. Po prostu my ludzie lubimy. Lubimy to, co jest przyjemne. Lubimy to, co jest podobne do nas. Lubimy to, co jest śmieszne, znane albo po prostu ładne. To jest to, co lubimy i wystarczy podsuwać nam któryś z tych, jakąkolwiek rzecz, sprawę, osobę, albo udawać
taką osobę z którejś z tych kategorii i wówczas zasada lubienia zadziała. No jak kogoś lubimy, to zawsze pójdziemy na jakieś ustępstwa wobec tego owego kogoś, tak? Zasada autorytetu. Zasada autorytetu, no nie mielibyśmy tych wszystkich celebrytów i tych wszystkich słynnych, znających się na wszystkim, co to nie znają się na niczym, gdyby nie zasada autorytetu. Zasada autorytetu polega na automatycznym reagowaniu, na takim ślepym posłuszeństwie. Ale wobec kogo? Wobec autorytetów, ponieważ chodzi o nieumiejętność, o wpojenie ludziom nieumiejętności rozróżniania autorytetu rzeczywistego od autorytetu wykreowanego. No i autorytet wykreowany potrafi powodować, że ludzie wykonują całą masę naprawdę głupich rzeczy i to po prostu działa. Kolejna zasada to zasada społecznego dowodu słuszności. Społecznego dowodu słuszności. To znaczy, że my w swoich działaniach opieramy się na tym, co robią i mówią inni. Szczególnie w sytuacjach, gdy nie wiemy, jak się zachować. Jest to swego rodzaju naśladownictwo i jeżeli właściwie zmanipulujemy otoczenie, no to dana osoba, ofiara ataku socjotechnicznego, zrobi to, co chce manipulator, socjotechnik. Zasada niedostępności, no chyba znana świetnie, nie? Zasada niedostępności, czyli z taką strasznie magiczną wręcz siłą przyciąga nas to, co jest utajnione, to, co jest niedostępne, to, co jest, no nie wiem, ukryte, kontrowersyjne. Wystarczy po prostu ograniczać dostęp i już mamy. No sami zobaczmy, jak się łapiemy jak na lep, co do zasady nad tymi wszystkimi rzeczami. To zostało odtajnione, albo to jest tajne, albo bierz, tego jest mało, normalnie tylko kilka sztuk i już więcej nie będzie. No i tak to działa. No tacy jesteśmy. Tak po prostu działamy. I mówiłem o jednej, tej siódmej zasadzie, która nie jest wyłożona wprost, jeśli chodzi o nazwę, ale jest wyłożona wprost, jeśli chodzi o wyjaśnienie u doktora Cialdiniego. Jest to zasada wartości. Zasada wartości. Czyli zwykle zakładamy, że wraz ze wzrostem ceny rośnie wartość produktu lub usługi i dajemy się na tym łapać, ponieważ wyznacznikiem jest cena. Wyznacznikiem jest cena, wtedy wartość jest wyznacznikiem pewnego prestiżu. Tutaj gramy na takich ciągotach snobistycznych. Patrzę, co tu się dzieje w parku, bo było pusto, a teraz po prostu jestem w szoku, bo nie mam gdzie się ruszać. Znowuż pełno psów. Psy lubię. Psiarzy też, ale muszę jakoś porozmawiać z tobą z samego rana. Czyli tak, wyznacznikiem jest cena, a wartość jest wyznacznikiem prestiżu i gramy na snobistycznych zapatrywaniach wielu, wielu ludzi. Czy ta metoda działa? No działa, kupujemy przecież marki rozpoznawalne, a nie rozpoznawalne. Im droższe, tym chętniej kupujemy i tym chętniej pokazujemy, o, jakie świetne logo, jakie noszę takie, a nie inne rzeczy. No tak jest. Natomiast fajne zastosowanie prawne jest tej zasady, zasady wartości. Mianowicie, uwielbiamy utrzymywać maksimum korzyści za minimum ceny, za minimum wartości, którą musimy wywalić. I teraz na tym opierają się wszystkie oszustwa. To jest tak, że w takim momencie, jak ktoś nam zaproponuje świetny zarobek, za normalnie zero albo nic, prawie nic, tracimy, wyłączamy zdrowy rozsądek. Działa to tak. Czy chcesz zarobić ze mną 20 milionów? I potem roztoczę cudowne, jakieś wspaniałe wizje. Kończy się to tym, że pożycz mi stówę, bo albo włóż w to stówę. Co to jest, nie? No przy 20 milionach. No.
I tak rosną wszystkie piramidy finansowe, afery Ponziego i tak dalej, i tak dalej. To jest tyle, co chciałem Ci powiedzieć, jeśli chodzi o socjotechnikę. Myślę, że dużo więcej się dowiesz na moich szkoleniach, na moich kursach, na kursie podstawowym CCSIF, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. A co? Zaczynamy nowy tydzień. Akumulatory naładowane. Słoneczko dzisiaj u mnie świeci, u Ciebie. Mam nadzieję, że dzień będzie wspaniały i słoneczny, efektywny, cudowny. Życzę miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.